Jeszcze za czasów poprzedniego właśnie tego prezydenta miasta był taki Charków taki prorosyjski i to się czuło. Jak tylko po 14 roku pamiętam, był taki mężczyzna po naszej gogola chodził, taki starszy, jakiś taki wojskowy, furażka z gwiazdą, sam wojskowym i z taką flagą, z sierpem i młotem. Rano szedł, a z powrotem wracał. Wszyscy na niego patrzyli z politowaniem, no nikt tam nie miał nic przeciwko, no ale no to się rozumiało, że to ta starsza gwardia, która jeszcze wierzyła matuszce Rosji, że to ona taka. No a potem tutaj jak się właśnie zaczęły te, momentalnie było widać, jak się zmieniły nastroje. Przejrzeli, ludzie widzą teraz, co znaczy ten ruski mir i co on niesie i jak to ludzie pod nim żyją.